Idziemy do dentysty. Chłopcy mają czyszczenie. Musieliśmy Dawida przenieść na inny termin, bo... Oh, you're done! Jak ktoś mi zapyta, co ja jestem, to wpierw mówię, że jestem czarny, bo no, no tak. Tak wyglądam. I urodzony w Ameryce. To może się troszkę obrócić, synuś? Nie, wstydzisz się? Okej. Okay. Urodzony w Ameryce, ale myślałam, że po prostu, wiesz, jak ktoś cię zapytuje, to mówisz, że jesteś... Hot dog Polska w stylu... mama w USA też jest profesjonalny szef. Profesjonalny szef. Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co? Lecimy! Dzisiaj, moi drodzy, filmik pogadankowy, ale przeplatany również różnymi wydarzeniami z tego weekendu. Takie jakby 48, może nawet 72 godziny z nami, nie wiem, muszę dokładnie policzyć. Głównym tematem będzie polskość, bo dostałam właśnie takie pytanie pod jednym z filmików od Oli, czy na ile moi chłopacy się czują Polakami? Czy to jest 50 na 50, czy może 30% Polacy, 30% Amerykanie, 30% Nigeryjczycy, więc samo mnie to zaciekawiło i po prostu postanowiłam zadać chłopakom to pytanie i zobaczyć, jak oni na to zareagują. Tak więc zapraszam. Kochani, idziemy do dentysty. Chłopcy mają czyszczenie. Musieliśmy Dawida przenieść na inny termin, bo nie za dobrze się czuje. Nie ma temperatury, nic go nie boli, ale w razie czego chcemy dmuchać na zimne. Wiecie, jak to jest. Ok, idziemy do dentysty. Sometimes it's better just to get it done in the moment because then you don't forget about it. Oh, put your legs down. Oh, you're done. Yeah, he's done already. He did amazing. He let me do everything. Yeah. He is so good. Byłeś grzeczny i byłeś dobry. Patrz, pokaż. Spidermana. Put that back in there. Więc słuchaj, dzisiaj jak czytałam właśnie komentarze, jedziemy na żywce, jak zwykle. Więc jedna z obserwujących, pani Ola, o ile dobrze pamiętam, zapytała mi się, na ile wy się czujecie Polakami. Więc pytam ciebie oddzielnie i zapytam Kubę oddzielnie. Jeżeli miałbyś powiedzieć w procentach, percent, wiesz, o co chodzi? Jak ile myślisz, że jesteś 20% Polak, 30%, 50%? Jak się czujesz? I weź to przełóż. O, zresztą, odpowiedz mi, jak się czujesz, że ja ci później zadam dodatkowe pytania. Ja myślę, że jestem 50%, bo no mama jest Polka i tata jest... Nie widać cię tam, gdzie. No. I tata jest co? How do you say it in Polish? Nigeryjczyk. Nigeryjczyk, tak. To jestem 50-50, tak myślę, zawsze. No dobra, ale mówisz, że jesteś 50 na 50, dlatego że przez to, że ja jestem 50%, znaczy ja jestem Polka i tata Nigeryjczyk. Tak, ale pomyśl sobie, na przykład teraz pomyśl sobie, jeżeli chodzi o mentalność, o myślenie i w ogóle mieszkanie w Ameryce, czujesz się 50% Polakiem? Nie.
Dokładnie, dokładnie tak. No jakby ktoś cię zapytał na przykład o... Tak, jak ktoś mi zapyta, co ja jestem, to wpierw mówię, że jestem czarny, bo no, no tak. Tak wyglądam. Nie mówię, że o, jestem Polakiem, bo tak one by byli trochę zdziwione. To mówię, że jestem czarny. Mówię, że jestem Polakiem, Nigerian i zawsze nie wierzą, że jestem Polakiem. Ale no, tak. No mówię, że jestem i... Ale tutaj tak za bardzo, no... Jak jestem w domu z mamą, tak, wiem, że jestem Polakiem, bo dużo gadamy po polsku, ale jak jestem no, z kolegami, to tak za bardzo nie mam dużo polskich kolegów. Tak, nie masz styczności z polskimi kolegami. Tak, a powiedz mi, jeszcze mam do ciebie takie dodatkowe pytanie. A jak teraz, jakbyśmy polecieli do Polski, tak? Aha. To wtedy, jak jesteś w Polsce, to czujesz się tak samo 50% Polakiem, czy czujesz się tak, jakbyś tam mieszkał, czułbyś się 100% czy 80%, a 20% Nigerian? Nie ma złej i dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale czy miejsce zamieszkania, fakt, że mieszkałbyś w Polsce, czy coś zmienia? Nie, gdzie mieszkam, ale jak dużo mówię po polsku. Tak. Wiem, że jak tam mówię do babci, koleżanki, tak. To wtedy no, czuję się więcej Polakiem, bo tak. Rozumiem, co wszyscy mówią. Dziękuję. Naprawdę nie wyglądam na Polakiem, okay. Ale... Na Polaka, okej. Okay. Na Polaka, przepraszam. Nie, that's okej. Okay. Dziękujemy tak. Panu. Tak. Temu Panu już podziękujemy. Zobaczymy, co Kuba nam powie. Proszę Pana, a czy Pan się czuje, w ilu procentach Pan się czuje Polakiem? 50? 30? Okej, okay, dobrze. Okej, okay, już dobrze. Nie bądź zmierzgły. No, to jest tak, jak się ma katarek, to jest się troszkę zmierzgłym, no nie? Kubulek, odpowiedz mamie. Jak ty się czujesz? 50% Polak, czy 50% Amerykanin, czy... Nigeryjczyk, czy może one third of everything, jedna trzecia wszystkiego? Tak. Jakie masz odczucie? Jedno, one third of everything. A może głośniej troszkę? One third of everything. Okej. Okay. No a jak lecisz do Polski, to nie wydaje ci się wtedy, że więcej mówisz po polsku i wydaje ci się, nie czujesz się bardziej Polakiem, czy jak to jest? Trochę. Trochę bardziej? Mhm. Jak jesteś w Ameryce, jak ktoś cię zapyta what's your nationality, to wtedy co mówisz? Jaka jest twoja narodowość? African American or like Polish American? No nie musisz mówić, że jesteś Polish, jeżeli ktoś cię... Jakie pierwsze rzeczy ci przychodzą do głowy? Wiesz, o co chodzi. Ja wiem, że ty jesteś 50% Polak i 50% Nigeryjczyk, ale i urodzony w Ameryce. A może się troszkę obrócić, synuś? Mm-mm. Nie, wstydzisz się? Okej. Okay. Urodzony w Ameryce, ale myślałam, że po prostu, wiesz, jak ktoś cię zapytuje, to mówisz, że jesteś po prostu Amerykaninem. Takie pytanie było właśnie, w jakim stopniu jedna pani zadała, możesz na przykład bardziej czuć się, bo mieszkasz w tym kraju American, na przykład w 80%. Yeah. Ja, czyli co? American. You feel more American? Mhm. Kubulek, okej, okay. Dobra. Dziękuję ci za odpowiedź. Ten pan nie chciał za bardzo partycypować, jak widzicie, ale nie chcę go zmuszać, bo on jest taki troszkę bardziej nieśmiały. Nie, Kubuś? Is he gonna move? Really? Zobacz, jakie sushi superowe. Oh, but not in time soon. Go ahead. I don't know. No, but this one. No. Or this one. Yeah, I'm recording. Guys, stop. Dear Mama.
for always being with us, for helping us clean the house. I also thank you for cooking for us and buying us fast food. Oh my God, we love you very much. Thank you for everything, David. Dear Mama, we all love you so much because you always help us, feed us. Look at that. Look at that. Wait, pause. Wait. He didn't read pause. I did. Guys, if you want to make me a better surprise next time, write them Polish. And look at daddy's. Daddy's has a whole bunch of words. Wow. Even with all the challenges, ups and downs, good days and bad days, at the end, I'm a better person. I love you so much in more ways than one. Happy Mother's Day. Na Dzień Matki chłopacy zrobili mi jajecznicę i chlebek. Miła niespodzianka. Takie kwiatki dostałam od dzieci i Jamesa na Dzień Matki. Uwielbiam te duże kartki z Walmartu. Zobaczcie, jaka różnica między normalną kartką a taką właśnie dużą. Tata znowu sobie zamówił ogon wołowy w tej naszej restauracji przy domu. Dawidek, co masz? Kurczaczka, spaghetti, a Kuba ribs. Look at them ribs. Piękny kwiatek, który dostałam od tego właśnie, rozdawali tutaj w tej restauracji, gdzie przyszliśmy celebrować Dzień Matki. Rozdawali mamom. To ty zrobiłeś kwiatek dla mamy? Tak? Na Dzień Matki? Ach, jak ślicznie. Tutaj postaw. Tak. Czekaj. Tutaj ładnie postaw. Tu Pawełek, tu. Okej, na razie możesz tu postawić. Super. Dziękuję. Dziękuję. Wow, ale samolot duży przeleciał. Super. A my na spacerku z Pawełkiem. Moi drodzy, hot dog Polska w stylu... Polska mama w USA też jest profesjonalny szef. Profesjonalny szef? No nie jest. Jeszcze polska kiełbasa do tego powinna być. Musztarda, relish,
relish, czyli takie słodkie ogórki amerykańskie, cebula, ketchup. I hot dog. No, i hot dog. A ten pan, no zobacz, no, to się bierze tym. Nadźgnito. Z matki się śmiejesz? Nie. Okej, dwa, bo ty będziesz chciał dwie na pewno. Calm down, Jamal. Don't pull out the nine. Proszę. Więc tak, proszę Państwa, to wygląda. Relish. Musztarda, ketchup. Yeah, he's like, wait, but I didn't throw away my trash. I cebulka. A Kubuś lubi tylko z ketchupem. Ja lubię z barbecue. Ale nie o, i z barbecue sosem też lubię. Mniam, mniam, mniam. Pawełek, chodź, hot dog. Co jesz? Pepperoni. To jest papryka. Yeah. Papryka z sosem, z ranchem, tak? Yummy, yummy in my tummy. Dobre? Koniec? Koniec, Pawełek? Nie. Więc kochani, kończymy. Jest poniedziałek, wieczór. Będziecie mieć ten vlog we wtorek. Pokazałam Wam, co robiliśmy. Przy okazji zahaczyliśmy o temat polskości. Czy moje dzieci czują się Polakami, czy może Amerykanami, czy Nigeryjczykami. Więc tak po trochu, co robiliśmy przez ten weekend. Weekend busy, a będą jeszcze bardziej załadowane weekendy, bo zbliża się lato, otwierać się będzie basen i na pewno będzie dużo ciekawych rzeczy do robienia, a może nawet gdzieś się wybierzemy. Tak więc do zobaczenia. Bye. Zrób bye bye. Bye bye.